Myśl o spotkaniu zrodziła się wiosną 2011 roku. Świadomi tego, że w tych mrocznych czasach, o których na szczęście możemy mówić w czasie przeszłym, w Wojsku Polskim służyło ponad 3000 alumnów żołnierzy. Byli wyrywani z seminariów na 2 lata. Nie po to, żeby się szkolić, żeby zdobywać umiejętności w celu obrony ojczyzny. Zamysł był jasny – przeszkodzić w drodze do kapłaństwa. Zaprosiłem więc księży, kiedyś alumnów, żołnierzy, po to, by złożyć im hołd, tym niezłomnym świadkom wiary w tamtych czasach. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, jest ich kolegą, jest ich przyjacielem. Dlatego też chcemy, oprócz wspomnień, serdecznych powitań, chcemy być jutro przy grobie błogosławionego księdza Jerzego, który żył Ewangelią i głosił Ewangelię. Chcemy dziękować jako Kościół w Polsce za tą wielką rzeszę alumnów, żołnierzy, dzisiaj kapłanów, którzy podjęli pracę od podstaw, prowadząc katechizację, głosząc kazania, pracując z młodzieżą. To oni dzień po dniu osłabiali ten nieludzki system. Nie orężem, ale kształtując prawe sumienia, prawe charaktery, przygotowując na czas próby. To oni właśnie, jak słyszeli w 78 roku od Jana Pawła, nie lękajcie się. Oni powtarzali, nie lękajcie się, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Godni są uszanowania. Pragnę przypomnieć, że zarówno arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź, jak i biskup Tadeusz Płoski występowali do władz, by księża otrzymali stopień oficerski, ten pierwszy, podstawowy. Ale niestety, byłaby to jakaś forma zadośćuczynienia za tamte lata. Niestety spotkało się to z negatywną odpowiedzią, nie zostało zrealizowane. Dlatego postanowiłem razem z księżmi współpracownikami wybić medal błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i właśnie podczas tego spotkania w dniu jutrzejszym wręczyć. To jest namiastka tego, co nosimy w sercu, tego, co czujemy. W ten sposób chcemy im powiedzieć, dziękujemy bardzo, jesteśmy wdzięczni. Ksiądz biskup, witając żołnierzy Kręgów, którzy przyjechali na to spotkanie obywatelskie, zacytował świadectwa, które nadchodzą do księdza biskupa. Oczywiście, jak ksiądz biskup uważa, jest potrzeba dokumentowania tego martyrologium, tego segmentu martyrologium polskiego kościoła i w jakiej formie ksiądz biskup zachęcił również do składania na piśmie takich świadectw. Czy możliwa będzie jakaś publikacja, która będzie plonem tych świadectw? Błogosławiony Jan Paweł II zachęcił Kościół w Polsce, żeby spisywali dzieje męczenników komunizmu. Być może to będzie jakiś przyczynek do tych dziejów. Najpierw spisać i przechować dla potomnych, ale równocześnie ważne jest to dla współczesnego pokolenia księży, dla Kościoła w Polsce, że nie wolno nigdy się poddać, że nie wolno nigdy się załamać. Że krzyż bywa znakiem zwycięstwa. Krzyż jest znakiem zwycięstwa. I ciekawe, kiedy przeglądałem, czytałem listy, które skierowali na moje ręce księża, byli alumni, żołnierze, nie ma tam nienawiści.
jak oni są blisko ducha, który wypełniał serce księdza Popiełuszki. Zło dobrem zwyciężaj. Nie ma nienawiści, nie ma niechęci wobec tych, którzy ich prześladowali, poniewierali nimi. Bo wolność jest w nas, jakoś tytuł zresztą filmu poświęconego księdzu Jerzemu Popiełuszku. Że zaufać bez względu na okoliczności, bo to jest to, ta podstawa wolności. Dokładnie, widać, że mimo tego zewnętrznego zniewolenia obronili wolność w sobie. I jestem przekonany, że tak jak to napisał jeden z księży, po pierwsze byli świadkami wobec żołnierzy z cywila, a po drugie przygotowali się do walki o Królestwo Boże tu na ziemi. I jest to też jakieś przesłanie dla nas, że stanem optymalnym dla chrześcijan jest stan lekkiego prześladowania. Wtedy się umacniamy. Dziękujemy Panu Bogu. Wtedy się opowiadamy albo za, albo przeciw. Bodaj byś był albo zimny, albo gorący. Nieletni. I w tych czasach, jakich przyszło nam dzisiaj żyć, spotkanie się z tymi setkami kapłanów, świadków jest potrzebne. Zło dobrem zwyciężaj. Tak jak mówił Jan Paweł II, jesteście powołani do zwycięstwa. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Trzeba ich pokazać światu. Pokazać ich rozradowane oblicza. Pokazać, ilu ludziom oni wskazali drogę do Boga, ile dobra wlali w ich serca. Dobrze, że mamy księdza Jerzego Popiełuszkę, ale dobrze jest pokazać jego kolegów. W gronie naszych kapelanów wojskowych jest co prawda niewielka, ale jest również grupa byłych kleryków żołnierzy. Oni wrócili właśnie zgodnie z tą dewizą księdza Popiełuszki, żeby odpowiedzieć dobrem mimo prześladowań, że z tamtego wyrasta owoc pracy w tym środowisku, nieraz mocno okaleczonym, pogubionym, oni przynoszą to dobro. Szanowna Pani redaktor, wielokrotnie to podkreślałem, że 20 lat pracy księży kapelanów, najpierw pod wodzą arcybiskupa Leszka Sławoja Głucia, a potem bezpośredniego mojego poprzednika, księdza biskupa Tadeusza Polskiego, wydało wspaniały owoc. Ileż serc, żołnierskich serc, zostało przemienionych. Ilu odnalazło drogę do Pana Boga. Ilu pojednało się z Bogiem. Może w ostatniej godzinie swojego życia, jak ten łotr na krzyżu, ale dobry łotr. I nie ma większej satysfakcji dla kapłana, kiedy widzi, że człowiek wraca pojednany do Boga. Warto o tym mówić. Warto właśnie do końca głosić Ewangelię. Ewangelia, która jest wezwaniem do tego, by 77 razy przebaczyć, by miłować nawet nieprzyjaciół. I to w sposób maksymalny. Tak jak Maksymilian Kolbe, w sposób maksymalny, ale także i ksiądz Jerzy Popiełuszko, w sposób maksymalny. I myślę, że wielu pośród tych kapelanów to też ten maksymalizm ewangeliczny nie tylko rozumieją, nie tylko noszą w swoim sercu, ale prezentują w swoim życiu, w swojej pracy, w swojej posłudze kapłańskiej. W słabości się doskonali. W trudnych warunkach, ale warunek jeden. Daj się poprowadzić Duchowi Świętemu. Nie lękajcie się, jak was będą przepytywać, co macie mówić. Duch Święty wam podpowie. I spotkanie z tymi zwycięzcami, bo oni są zwycięzcami, jest okazją do tego, by zgłębić te epizody, te fragmenty z Ewangelii, z listów Pawłowych, które mówią, nie lękaj się, małaczutko. Do Ciebie
należy zwycięstwo. Bądź tylko tym ewangelicznym zaczynem, bądź tym, który no, wsiewa to ziarno Ewangelii. To malutkie ziarno, Bóg da wzrost. Myśl o spotkaniu zrodziła się wiosną 2011 roku. Świadomi tego, że w tych mrocznych czasach, o których na szczęście możemy mówić w czasie przeszłym, w Wojsku Polskim służyło ponad 3000 alumnów żołnierzy. Byli wyrywani z seminariów na 2 lata. Nie po to, żeby się szkolić, żeby zdobywać umiejętności w celu obrony ojczyzny. Zamysł był jasny – przeszkodzić w drodze do kapłaństwa. Zaprosiłem więc księży, kiedyś alumnów, żołnierzy, po to, by złożyć im hołd, tym niezłomnym świadkom wiary w tamtych czasach. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony, jest ich kolegą, jest ich przyjacielem. Dlatego też chcemy, oprócz wspomnień, serdecznych powitań, chcemy być jutro przy grobie błogosławionego księdza Jerzego, który żył Ewangelią i głosił Ewangelię. Chcemy dziękować jako Kościół w Polsce za tą wielką rzeszę alumnów, żołnierzy, dzisiaj kapłanów, którzy podjęli pracę od podstaw, prowadząc katechizację, głosząc kazania, pracując z młodzieżą. To oni dzień po dniu osłabiali ten nieludzki system. Nie oręże, ale kształtując prawe sumienia, prawe charaktery, przygotowując na czas próby. To oni właśnie, jak słyszeli w 78 roku od Jana Pawła, nie lękajcie się. Oni powtarzali, nie lękajcie się, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Godni są uszanowania. Pragnę przypomnieć, że zarówno arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź, jak i biskup Tadeusz Płoski występowali do władz, by księża otrzymali stopień oficerski, ten pierwszy, podstawowy. Niestety spotkało się to z negatywną odpowiedzią i zostało zrealizowane. Dlatego postanowiłem razem z księżmi współpracownikami wybić medal błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To jest namiastka tego, co nosimy w sercu, tego, co czujemy. W ten sposób chcemy im powiedzieć: dziękujemy bardzo, jesteśmy wdzięczni.